Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, kiedy wbicie pierwszej łopaty pod budowę CPK i dlaczego przed wyborami? Dzień dobry, panie dyrektorze. Już pan chciał z tą infrastrukturą, ale to nieaktualne. Tak. Byłem. W tym roku wbicie pierwszej łopaty tak się złożyło. No, harmonogram, który budowy CPK jest od kilku lat ten sam i jest realizowany. Kolejne, wyborami, tak rozumiem, że to kolejne etapy są realizowane. Spodziewamy się decyzji środowiskowej gdzieś między kwietniem a czerwcem. To postępowanie trwa. To jest ostatni element, który brakuje do tego, żeby prace budowlane... Czyli latem ruszą prace budowlane, tak? Wszystko na to wskazuje. Jestem bardzo ostrożny, no bo akurat postępowania o decyzje środowiskowe rządzą się swoimi prawami. Dobrze, już parę inwestycji w Polsce... środowiskowa, to latem ruszy tak, no bo mamy CPK, taka już mamy już pozyskane grunty w programie dobrowolnych nabyć wystarczająco duże, żeby zacząć można było. No, oczywiście nie na całą budowę, ale także sensownie zacząć można. To cała budowa to prawie 3000 hektarów. Tak, razem z węzłem i z rozjazdami kolejowymi samolotnisko 2100. Na ten moment wpisane do Księgi Wieczystej mamy ponad 300. Mniej więcej drugie tyle już takie uzgodnione, że zostały formalności. A zgłoszeń 1500 hektarów. Myślę, że ten 1000 hektarów powiedzmy w ramach programu dobrowolnych nabyć, czyli bez wywłaszczeń, tylko tak na zasadzie umów cywilnoprawnych pozyskamy w tym roku, co spowoduje, że wywłaszczenia na razie jeszcze nie będą konieczne, bo będzie dosyć gruntu, żeby zaczynać. Mamy już rozstrzygnięty przetarg ramowy na wykonywanie tych prac budowlanych. Środki na te pierwsze prace też już mamy zabezpieczone, więc już tylko decyzja środowiskowa. A co to będzie na początku, panie ministrze? Początek budowy to początek budowy czego? Terminalu samego? No, lotniska, to się już nie wypowiem, to już specjaliści, czy akurat od strony... Generalnie te prace zaczynają się od czego? Przygotowanie pracobudowy, niwelacja terenu, zwózka materiałów, budowa dróg technicznych, tego rodzaju jak na każdej budowie. Panie ministrze, to jedno myślę istotne pytanie, tak w kontekście najbliższych miesięcy wyborów parlamentarnych. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że co jak co, ale jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, to raczej nie widzą potrzeby kontynuowania tego projektu. No i można odnieść wrażenie, że na tym etapie faktycznie... kiedy fizycznie nic jeszcze nie widzimy, to można by było go zatrzymać. Ile kosztowałoby, jakie do tej pory wydatki poniosło państwo na Centralny Port Komunikacyjny? Jeżeli jesienią ta inwestycja zostałaby całkowicie zatrzymana, to jakim kosztem? No, to są jakby trzy poziomy kosztów. Koszt pierwszy to te koszty już wydane, poniesione na prace projektowe, przygotowawcze, środowiskowe i tak dalej. No to jakby tak zrobić stop klatkę, to myślę, że to było kilkaset, poniżej pół miliarda, ale kilkaset milionów złotych. To koło pół miliarda, powiedzmy. Po drugie, mamy już cały szereg rozstrzygniętych przetargów, zawartych umów, które jeszcze nie skutkowały wydatkami, ale gdyby je zrywać, to trzeba by płacić odszkodowania, marnować te środki. To myślę, że to nawet i kilka miliardów mogłoby być. No ale przede wszystkim trzeci gatunek kosztów, kilka miliardów zerwanie tych umów, które są podpisane? Myślę, że tak. No, musiałbym wejść w szczegóły, to prawnicy się tym zajmują i takie, nikt z tej strony nie analizuje, bo my nie zawieramy umów po to, żeby je zrywać, tak? Tylko po to, żeby je realizować. Ale więc standardowe klauzule... Trzeba chyba też to brać pod uwagę, bo to nie była jakaś inwestycja uzgodniona przez wszystkie siły polityczne. Jak przy każdej umowie, oczywiście są standardowe klauzule, tam różnego rodzaju odstępowania od umów. Wszystko jest w prawie zamówień publicznych, prawem do odwołań kontrolowane i tak dalej. Natomiast jest koszt trzeciego rodzaju, koszt wręcz gigantyczny. No, jakim kosztem dla Polski było na przykład wymierzenie policzka krajom bałtyckim i Czechom, że ich projekty z kolei dużych prędkości będą się urywać na granicy, nie będą ze sobą połączone, bo Polska ze swojego, na który się z nimi umawiała, wycofa. Jakim kosztem koleje zostały pobudowane, jakim kosztem byłoby na przykład bez lotniska, tylko czy to miałoby sens wtedy? Też wspomnę, że mamy jako Polska wobec Unii Europejskiej obowiązek realizacji projektów na sieci bazowej korytarzy transeuropejskich, TEN-T, w której jest i lotnisko, i większość połączeń kolejowych do roku 2030. Bo mamy obowiązek na sieci bazowej. No jest tak zwany projekt transeuropejskich sieci transportowych, TEN-T, gdzie państwa europejskie się umawiają, że jest kilka kategorii sieci, tam bazowa, standardy i tak dalej. I na przykład bazową do roku 30 my musimy wykonać. Okay. Co jest nasze, bo my będziemy korzystać z tego, że się podłączymy do tych... Minimum unijnej sieci. Tak, mamy wzięte środki unijne w ramach chociażby mechanizmu CEF. No byłaby to generalnie rzecz biorąc katastrofa, nie tylko jeżeli chodzi o takie koszty bezpośrednio poniesione, ale w ogóle perspektywy rozwojowe Polski. Może koszty to kilka miliardów tak... Trzeba by przeprowadzić bardzo dokładną analizę, a my prowadzimy analizę, jak dobrze wykonywać inwestycje, a nie jak jej nie wykonywać. O innych pieniądzach teraz porozmawiamy, mniejszych sporo, ale nie wiem, czy na pewno dobrze wydanych.
Fundacje, w tym ewidentnie powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości, uzyskały miliony złotych dzięki programowi Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup lub remont nieruchomości. No, opozycja przekazała, że zawiadomi w tej sprawie NIK, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Panie ministrze, nie można organizacjom pozarządowym wynająć nieruchomości, przekazać na jakieś określone w czasie użytkowanie, a one po kilku zaledwie latach będą mogły je wykorzystywać w celach komercyjnych? Jaki to ma sens? W celach komercyjnych, ale w sensie na swoje cele statutowe. Mhm. To chodzi o to, że jest na przykład stowarzyszenie, które zajmuje się, nie wiem, prowadzeniem świetlicy dla dzieci autystycznych, bo to jedno z takich stowarzyszeń. No, albo różnych, wielki projekt. I różnych zajęć. Tak? Na ten cel kupuje sobie nieruchomość, w której tą działalność będzie mogła prowadzić i faktycznie no, tam na przykład za 7 czy 10 lat będzie mogła ją wynajmować, ale to nadal nie na jakieś prywatne cele kogokolwiek, tylko na cele tej organizacji. Jasne, ale taka organizacja, no, rozumiem, pan minister woli mówić o dzieciach autystycznych. Będzie miała, ja nie na mówię, przykład, że tam wszystkie pieniądze są źle wydane, ale jest też Polska Wielki Projekt, czy jest Fundacja Wolność i Demokracja, która no, od lat też masę pożytecznych rzeczy robi, ale jest jednak powołana przez ministra Michała Dworczyka. No chodzi o budowanie kapitału Prawa i Sprawiedliwości i waszego środowiska. Że tu jest pewien, tu tkwi klucz problemu i medialnych jakby tutaj awantur, no bo jednak do tej pory w środowisku organizacji pozarządowych w Polsce dominowały organizacje, które były zakładane i które można by powiązać czy ideowo, czy personalnie z inną stroną sporu politycznego. A dostawały nieruchomości od państwa? I teraz źle dostawały również od państwa. Czyli dofinansowanie na zakup nieruchomości. Bardzo duże granty, które być może nie przeznaczały akurat na zakup nieruchomości, ale gdyby przeznaczyły, to by miały po kilka nieruchomości, no ale przerobiły dziesiątki milionów przez ten czas. Jeżeli ktoś chce się tutaj doszukiwać afery, to powiem, gdzie by była afera. Po pierwsze, gdyby to rozstrzygano niezgodnie z prawem. Po drugie, gdyby złamano procedury przyznawania tych pieniędzy, to są konkursy, tam każdy musi złożyć w określonych warunkach projekt, on musi być zgodny z kryteriami i tak dalej. Lub po trzecie, jeżeli otrzymawszy te środki, te instytucje by nie prowadziły tych działań, na które te środki dostały. Owych zacnych, szczytnych i społecznie użytecznych działań, no nic takiego nie ma miejsca. Jednak nie oskarża o to, że nie ma miejsca. Generalnie oskarża, że organizacje są niesłuszne. Że może i prowadzi nawet Polska. Nie, no, chodzi o że Polska Wielki niesłuszne. Projekt po, na przykład powiązanie. Może i będzie prowadzić Dom Trójmorza, gdzie będą przyjeżdżać młodzi ludzie z całego regionu i działa tak jak fundacje niemieckie i inne, które zapraszają do siebie również młodych Polaków, żeby zapoznali się z naszym krajem, żeby nawiązali tu znajomości, żeby tę miękką dyplomację stosować, ale problem jest z tym, że to jest Fundacja Wielki Projekt, którą jakoś tam z PiS-em można skojarzyć. No, tak? Świetnie, panie działalność ministrze, okej, tylko taką, ludzie taką nie działalność, tacy. Nie wiem, czy jesteśmy na tyle bogatym, dostatnim krajem, no, żeby zdecydowanie miały organizacje pozarządowe dostawać dofinansowanie wielomilionowe na zakup nieruchomości i potem takie... Znaczy, wielomilionowe, czyli nadal takie no, ułamek... działania, które też są potrzebne, czyli jasne. Ułamka środków, które wydajemy tam na naukę, edukację i tak dalej. No bo to oczywiście dla człowieka, który zarabia kilka tysięcy złotych, milion robi wrażenie, no ale to nie jest tak, że to nagle jest jakiś znaczący procent budżetu, więc uważam, że tak. Polska jest na tyle dużym i dojrzałym krajem, że na przykład... Na niektóre cele to jest znaczący procent budżetu. Że na przykład jedną dziesiątą procenta, czy tam jedną setną procenta środków na naukę, czy na edukację może również wydawać na przykład na budowanie kapitału Polski w regionie. Znaczy problem oczywiście jest medialny, tak? Natomiast no, nierealny. Ale panie ministrze, minister Czarnek mówi, że najważniejsze, że nie nalewackie organizacje. To naprawdę chcemy żyć w takiej Polsce, że przez parę lat są dotowane tylko konserwatywne i z waszej perspektywy słuszne światopoglądowe organizacje, czy przede wszystkim. Potem będzie zmiana wajchy i te konserwatywne nie będą dostawały tylko inne. To chyba nie tak czy powinno pan, wyglądać. Jest... Że grunt, że nie lewackie. I... Ja bym powiedział, że to jest trochę taka dyskusja jak o telewizji publicznej. To znaczy dopóki wszystkie duże telewizje, w tym i publiczna, były lewicowo-liberalne i wspierające Platformę Obywatelską, to generalnie było okej. Okay. Natomiast jak się pojawiła jedna, która ma inną wrażliwość, no to jest wtedy upolitycznianie i czemu taka stronnicza no, to... i tak dalej. Nie? I trochę tak samo jest z tymi organizacjami. Za daleko mocno ta inna wrażliwość poszła. Czy gdybyśmy wzięli od 89 roku do roku 2023 i podsumowali, ile wszystkie organizacje w Polsce przez ten cały czas dostały różnego rodzaju dotacji, grantów i tak dalej, no, to by wyszło, że te lewicowo-liberalne nadal tak? prowadzą, prawda, o wiele długości. No nie wiem, panie ministrze, no to trzeba by było sprawdzić, żeby powiedzieć, co by wyszło. Bo tak na oko to... Ale to też, no a przepraszam, a tutaj cała afera opiera się na hipotetycznym założeniu, że ci powiązani, niecni powiązani ludzie nie będą prowadzić tamtych szczytnych, bo no, chyba nikt nie jest przeciwny hipotetycznego założenia, tylko nie wiem, na rad programowych na przykład, tak w przypadku tej Polski Wielkiej. Ale zgodzimy się, że nawet jeżeli ktoś o zgrozo jest jakoś tam powiązany z PiS-em, ale na przykład prowadzi zajęcia polisensoryczne dla autystycznych dzieci,
robić. To dobrze chyba, tak? Z tym się zgodzę, panie ministrze, chociaż akurat nie Polska Wielki Projekt tymi autystycznymi dziećmi. Tak, on jest dom Trójmorza i projekty miękkiej dyplomacji w tym regionie. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa, bo jest pan wiceministrem w resorcie funduszy i polityki regionalnej. Jeżeli chodzi o wniosek o pierwszą płatność z KPO, on już jest gotowy, tylko czeka na przyjęcie tych dwóch ustaw, Sąd Najwyższy i wiatraki. W sensie merytorycznym, w sensie merytorycznym on jest gotowy, aczkolwiek, tak jak to często bywa w Unii Europejskiej, to jest cała skomplikowana procedura również w interakcji z instytucjami europejskimi, żeby taki wniosek złożyć. W związku z czym fizycznie po naszej stronie tak, aczkolwiek to nie jest taki jeden ruch, że po prostu składamy i on jest, tak? To trzeba tam wysłać, uzgodnić i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy do tego gotowi, no muszą być spełnione kamienie milowe dla pierwszego wniosku o płatność, czyli doprowadzony do końca proces legislacyjny ustawy o Sądzie Najwyższym i tej tak zwanej wiatrakowej odnawialnej źródeł energii. Będziemy kontynuować ten wątek Krajowego Planu Odbudowy już w internetowej części rozmowy. Tych z Państwa, którzy mogą dalej nas śledzić, serdecznie zapraszamy. Pozostałym mówimy dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Marcin Horała, przypomnę, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam ponownie, panie ministrze. Jaka jest teraz obowiązująca narracja w sprawie Krajowego Planu Odbudowy? Bo ona się zmieniała na przestrzeni miesięcy bardzo mocno. Był to nowy plan Marszala, jak mówił premier Mateusz Morawiecki. Potem premier mówił, że no, bez tych środków to też sobie w zasadzie poradzimy, nie będziemy po nich mocno płakać. Za chwilę znowu zmiana i bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin od tych środków zależy, tak mówił premier. Budżet się zawali bez tych miliardów, panie ministrze, czy nie? Nie, to znaczy to akurat, choć rozumiem, tu jest inne rozłożenie akcentów, ale te wszystkie wypowiedzi są ze sobą niesprzeczne. Nie, no sinusoida, panie ministrze. To są środki Polsce, które niewątpliwie się przydadzą i całkowity bilans, na ile można szacować, bo to niestety nie jest tak łatwo szacować i to jest podatne na manipulacje, bo wysokość polskich składek, między innymi na spłacanie KPO, również tej części grantowej, tak? Bo ta część grantowa, no to też jest wspólny europejski dług, który Polska wspólnie będzie spłacać. No to bilans netto jest taki, można mniej więcej szacować 7-8 miliardów euro na plus dla Polski. Części grantowej, czy... Łącznie, całego KPO. Całego, czyli tych 4 miliardy, tak? 35 miliardów tak, można mniej euro. Więcej, tak. To tylko jest 7 miliardów na plusie? No tak, no tylko jeszcze jest do tego dodatkowy plus, że te środki, które do nas wpływają, to wpływają przez najbliższe parę lat, a spłacać je będziemy przez kilkadziesiąt, tak? Mhm. No więc te dokładać będziemy dużo, dużo później. Więc warto te środki, one by nam niewątpliwie pomogły, natomiast no, proszę zwrócić uwagę, obecnie jeszcze tych środków z KPO nie mamy. Mogliśmy uruchomić prefinansowanie Polski i mamy wszystkie wskaźniki, jedne z lepszych w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jeżeli chodzi o bezrobocie, więc oczywiście, że poradzilibyśmy sobie, ale one są bardzo potrzebne i bardzo by się Polsce przydały. Ale panie ministrze, no to sporo racji ma Solidarna Polska, tak odsądzając od czci i wiary cały mechanizm, mówiąc, że złym było pomysłem samo przyjęcie przez Unię Europejską takiego zobowiązania finansowego, kredytu i tak dalej, że Polska niewiele z tego ma. Czy to nie jest... Pan minister też niewiele sprowadza nas na ziemię. 7-8 miliardów euro w perspektywie kilku lat, no to nie są pieniądze, które robią jakąś szaloną różnicę. 7-8 miliardów w perspektywie do roku 2040 któregoś. No i właśnie ten mechanizm, że... Ale to najpierw... spłacanie do tego dostaniemy w perspektywie, nie wiem, 4 lat. Tak, czyli w perspektywie 4 lat będziemy bardzo na plusie, tak? Ten bilans będzie tam plus 30 miliardów, no a potem stopniowe spłacanie. No tak. Jak to przy kredycie, no. Tylko ten jest bardzo korzystnie oprocentowany. No, nie bylibyśmy w stanie się sami zadłużyć na tak korzystny projekt. Znaczy, o tyle można tutaj się zgodzić, no ale to też nikt tego nie kontestuje, że to nie jest tak, że Polska sobie KPO wymyśliła. No to jest oczywiście element jakiegoś kompromisu europejskiego, tylko dowcip polega na tym... No ale forsowała Polska tylko dowcip, w ogóle sam fundusz. Tylko dowcip polega na tym, czego już koledzy z Solidarnej Polski nie mówią, że różne koszty, które oni wrzucają jako koszty KPO, na przykład koszty transformacji energetycznej, nie wynikają z KPO, tylko z różnych polityk unijnych i właściwie trzeba by wyjść z Unii Europejskiej, żeby ich nie ponosić, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Skoro jesteśmy i chcemy być w Unii, to i tak transformację energetyczną musielibyśmy robić. Ale na pewno rzeczy mogliśmy się godzić. A w ramach KPO dostajemy środki, z których te wywołane tym koszty możemy zrekompensować, więc bez KPO to byśmy i tak ponosili koszty, a nie mieli środków, żeby je sfinansować, no co wydaje się bardzo
bardzo słabym biznesem. Panie ministrze, jeszcze jesteśmy przy waszych koalicjantach Solidarnej Polski. To Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Kilkanaście poprawek, 14 bodajże, zostało przyjętych. No teraz Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się tymi właśnie poprawkami. Jest pewne, że Solidarna Polska pomoże wam je odrzucić? No myślę, że tak, ponieważ jeżeli biorąc pod uwagę, jakie poglądy na kształt sądownictwa koledzy z Solidarnej Polski no, deklarują, to te poprawki są z tym sprzeczne. To znaczy, jeżeli oni krytykowali czy nie popierali ustawy w Sądzie Najwyższym, bo uważali, że ona idzie za daleko w pewnym kierunku, no to te poprawki idą jeszcze dalej. No, ale logicznie rzecz biorąc, krytykowali przeniesienie do NSA spraw dyscyplinarnych, a ta jedna z poprawek wraca z tym tematem do Sądu Najwyższego, do Izby Karnej. No, ale nie wiem, czy to jest dalej, czy bliżej, to po prostu inne rozwiązanie. To akurat jest kwestia dyskusyjna, natomiast no, krytykowali przeniesienie tych spraw z obecnej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. No, i to nadal jest to przeniesienie. Więc tu ale mówili, że właśnie do NSA jest niekonstytucyjne przeniesienie, więc może na przykład stwierdzą, że lepiej, żeby w Izbie Karnej. To już jest pytanie do kolegów z Solidarnej Polski, nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Okay. Ale też no oczywiście w imię pewnej jedności koalicji i tego, żebyśmy tutaj no, wspólnie pewne nasze cele osiągali, no myślę, że powinni nas w tych głosowaniach wesprzeć. Panie ministrze, no tak kilka miesięcy temu też i publicznie politycy Prawa i Sprawiedliwości, pamiętam chyba taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, mówili, że od zimy będzie zależało, czy wygracie wybory parlamentarne jesienią tego roku. Od tego, jak no, jako kraj przetrwamy tę zimę, jak w jakim stanie gospodarka wyjdzie po tym kryzysie energetycznym i jak obywatele też no, te wszystkie obciążenia zniosą. Jaki to jest bilans? Panie ministrze, no mamy luty, już w zasadzie zima się kończy. No, jeszcze sukces Prawa i Sprawiedliwości, to jest taki scenariusz dla was optymistyczny? Jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca takiej zimy zostało, jeszcze różnie może być, ale na ten moment wygląda to dobrze, a biorąc pod uwagę skalę wyzwań i sytuacji międzynarodowej, to nawet powiedziałbym bardzo dobrze. To jest w ogóle takie pytanie o... Dobrze to wygląda? Jak ci, którzy mają, nie wiem, czynsze o 50% w górę, no, ogrzewanie i tak dalej, i właśnie, wygląda to bardzo dobrze? I tu właśnie jesteśmy właśnie w tym problemie czy dylemacie, o którym pozwoliłbym sobie powiedzieć. To znaczy, jak na skalę wyzwań, jak na skalę tego, że mamy pełnoskalową wojnę za naszą granicą, ogólnoświatową inflację, ogólnoświatowy kryzys energetyczny, to jak na tą skalę bardzo dobrze, co nie oznacza, że nie ma negatywnych skutków. No bo jest pewna taka skala zjawiska, przy którym nie da się tak zrobić, żeby cały świat odnosił negatywne skutki, tylko Polska czyli była jedyną wyzwaniem. Droga do zwycięstwa wyborczego otwarta? Oczywiście. No i to właśnie, bo to mówię, mądrość Polaków, czy będzie to takie proste, jest mi lepiej, jest mi gorzej, bo oczywiście płacę wyższe rachunki, tak? No i opozycja obstawia na tej, taki zakład daje, że no, nie traktuje inteligencji Polaków zbyt wysoko, że nie zrozumieją tego, że jak jest wojna tuż za naszą granicą, że jak skaczą o kilkaset procent ceny nośników energii, to, że wprawdzie jest podwyżka, ale dzięki szeregu działaniom rządu, na przykład nie o 300%, tylko o 30% albo 40%, no to jest duży sukces. Ja uważam, że Polacy są w stanie to zrozumieć. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa. Pan w niedzielę w telewizji TVN24 takiego porównania użył w sprawie... Czekałem na to pytanie. No, chyba nie powinno dziwić, że się pojawiło, bo jednak myślę, że to nie były, panie ministrze, na pewno trafne słowa i trafne porównanie, że nie było przy sprawie. Tylko tak powiem no, słuchaczom, bo może nie wszyscy słyszeli w tej telewizji, czy potem jakieś komentarze widzieli. Pan minister powiedział, że klauzula sumienia, jeżeli chodzi o lekarza i wykonanie aborcji, to tak jak zmuszanie muzułmanina nie. do jedzenia. Nie, no właśnie dowcip polega na tym, że nie powiedziałem na ten temat. Czy znaczy, trochę tak, no tu jest, trzeba się uderzyć. Ja nie porównałem aborcji do tego, tylko klauzula sumienia, tak, trzeba się uderzyć w piersi, że jak się jest w telewizji, zwłaszcza takie jak TVN, to trzeba pamiętać, że w każdej. Że każde zdanie, jakby nie można wypowiedź mieć sensu jako ciąg 10 zdań, ale każde oddzielne zdanie, jakby je wyciągnąć, to też musi mieć samo w sobie być zamkniętą całością. W mojej wypowiedzi chodziło o oczywistą rzecz, że nawet w sprawie nieporównanie mniejszej wagi i nieporównanie mniej istotnej i w ogóle nieporównywalnej, gdyby kogoś zmuszać do działań wbrew swojemu sumieniu czy wierze, to byśmy się oburzali, bo wolność wyznania jest podstawowym prawem człowieka i obywatela, a co dopiero mówić o sprawie daleko nieporównanie ważniejszej i nieporównanie bardziej poważnej. Ująłem to w trochę inne słowa, no a czyli zabrakło media tego, współczesne działają. Zabrakło tych zastrzeżeń, tego zastrzeżenia, czyli... Które wydawały mi się, nawiasem mówiąc, oczywiste, no ale no i są oczywiste, no ale jak ktoś chce kręcić aferę, to będzie kręcił. Rozumiem, czyli no
wychodzi na to, że nie było to właściwe sformułowanie. Tak, tak, zdecydowanie niefortunne. A mówił to Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panu ministrowi bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. W pełnej gotowości jest już Kamila Biedrzycka, żeby poprowadzić dla Państwa Ekspres Biedrzycki. Dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gośćmi dziś, już za chwilę, rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, Koalicja Obywatelska Rzecz Jasna, a po godzinie 9.45 generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Rzecz jasna o Ukrainie będziemy rozmawiać i dużym zamieszaniu wokół przekazaniu Ukrainie myśliwców, ale nie uprzedzajmy wypadków, zaczynamy oczywiście od aktualności. Zaskoczył prezes Jarosław Kaczyński, drodzy Państwo, zaskoczył tym, że wpłacił 50 000 złotych na siły zbrojne Ukrainy, a wszystko w związku z konfliktem, który stworzył się między Kaczyńskim a Radosławem Sikorskim. Kaczyński przegrał sprawę sądową z Radosławem Sikorskim, któremu zarzucił zdradę dyplomatyczną. Miał zapłacić ponad 700 000 złotych, ale Sikorski postawił warunek, że jeżeli wpłaci 50 000 na siły zbrojne Ukrainy, sprawa będzie zamknięta. Długo zwlekał Jarosław Kaczyński z decyzją. Ostatecznie te pieniądze wpłacił, jak stwierdził, z satysfakcją. Co się stało? Na ten temat oczywiście dziś będziemy rozmawiać. Sprawa numer dwa, także zaskakująca, bo mamy jedność w Senacie. Senat 96 głosami bowiem przyjął jeden z kluczowych kamieni milowych, jeżeli chodzi oczywiście o pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, czyli nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym z 14 poprawkami, dodam, autorstwa opozycji, jeżeli chodzi generalnie o parlament, ale w większości senackiej. Prawo i Sprawiedliwość te poprawki poparło tylko po to, żeby koledzy w Sejmie mogli odrzucić. No takie, przyznają Państwo, dość alternatywne rozumienie logicznej polityki, ale o tych alternatywach także dziś będziemy mówić. No i sprawa trzecia, rzecz jasna, czyli myśliwce dla Ukrainy. Joe Biden mówi nie, Olaf Scholz mówi nie, ale Emmanuel Macron, czyli prezydent Francji, nie wyklucza, że Francja takie myśliwce może przekazać. Nigdy nie można mówić nigdy, stwierdził prezydent Francji. I teraz pojawia się pytanie, czy Ukraina rzeczywiście na takie wsparcie, jeżeli chodzi o myśliwce F-16, czy też inne będzie mogła liczyć. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Startujemy. I zaczynamy, drodzy Państwo, od jedności senackiej, o której już wspomniałam. Kluczowy kamień milowy, czyli sprawa związana z Sądem Najwyższym. Doskonale Państwo pamiętają, że w Sejmie dość dużo zamieszania, delikatnie mówiąc, było, jeżeli chodzi o głosowanie nad tą ustawą. To głosowanie stało się zarzewiem daleko idącego konfliktu w ramach opozycji. Wiemy, że Polska 2050 Szymona Hołowni chciała odrzucenia tego projektu. Zresztą wczoraj senator Bury także w Senacie już złożył poprawkę o odrzucenie projektu od razu. Oczywiście nie spotkał się z entuzjazmem swoich kolegów, w związku z tym ten pomysł szybko upadł, ale okazało się, że ostatecznie Senat wraz z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, to warto podkreślić, przyjął z 14 poprawkami nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał, więc takiej jedności dawno w Izbie Wyższej Parlamentu nie było. Najważniejsze jest to, co zawierają, drodzy Państwo, poprawki senatorów. One znoszą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym. Jej orzeczenia uznane mają być za nieważne i pozbawione skutków prawnych, a wszczęte sprawy będą podlegać umorzeniu. Do orzekania przywróceni mają zostać sędziowie zawieszeni przez Izbę. I zgodnie też z tymi poprawkami sprawy dyscyplinarne nie będą rozpatrywalne tak, jak było w pierwotnej wersji
Według wielu jest to zapis niekonstytucyjny w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ale właśnie w Sądzie Najwyższym, a konkretnie w Izbie Karnej tegoż Sądu Najwyższego. Senatorowie nie zgodzili się tak, żeby testy bezstronności i niezawisłości sędziego przeprowadzał Naczelny Sąd Administracyjny. Zaproponowali także powrót do poprzednich uregulowań, czyli przywrócenie tych kompetencji Sądowi Najwyższemu. No, tych poprawek jest jeszcze kilka, jak sama wcześniej wspomniałam, 14, czyli kilkanaście w sumie. No i teraz oczywiście ta ustawa przygotowana i ukonstytucjonalizowana, wiedziałam, że się pomylę tutaj dykcyjnie, przez Senat zostanie prawdopodobnie, a właściwie jest to pewność granicząca z absolutnym przekonaniem, te poprawki zostaną odrzucone przez większość Zjednoczonej Prawicy. Tutaj bez wątpienia Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało z Solidarną Polską, albo raczej Solidarna Polska z Prawem i Sprawiedliwością. No i pytanie, czy my będziemy w tej sytuacji w punkcie wyjścia? Pytanie właściwie chyba teoretyczne tylko, bo tutaj nic się ostatecznie prawdopodobnie w tej ustawie nie zmieni. Przemysław Czarnek, drodzy Państwo, no co tu się dzieje, to jest naprawdę sytuacja absolutnie niekomentowalna właściwie. TVN24, dziennikarze tej telewizji podali, że fundacje powiązane z politykami Prawa i Sprawiedliwości uzyskały miliony dotacji na zakup lub remont nieruchomości. Dziennikarze prześwietlili, kto i na co dostanie pieniądze. Wśród tych nieruchomości znajdujemy wille, domy, a nawet ogromne wiejskie posiadłości. Sprawa wywołała absolutną burzę wczoraj. Opozycja przekazała, że zawiadomi w tej sprawie Najwyższą Izbę Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z kolei Ryszard Terlecki, czyli szef klubu Prawa i Sprawiedliwości, w bardzo pozytywny sposób odniósł się do całej sprawy. A wszystko, dlaczego wymieniłam nazwisko ministra Czarnka? No bo wszystko organizuje Ministerstwo Edukacji, które zrobiło taki konkurs, który nazywał się Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. W jego ramach do podziału było 40 milionów złotych. 40 milionów na zakup lub remont nieruchomości. To bardzo ciekawe w sytuacji, kiedy mówi się, że nie ma na podwyżki dla nauczycieli na przykład, prawda? To tutaj na remonty nieruchomości 40 milionów się znalazło. No i okazało się, że na początku listopada pieniądze przyznano dokładnie 42 organizacjom. 12 z tych pozycji dziennikarze opisują i to okazuje się jest sytuacja, w której są to organizacje związane z politykami Prawa i Sprawiedliwości, urzędami państwowymi, Kościołem katolickim i harcerstwem. No i teraz oczywiście pojawia się pytanie, jak to jest możliwe, że 40 milionów złotych zostało rozdysponowane w taki sposób i pojawia się pytanie, jak za jakiś czas Kościół katolicki, politycy Prawa i Sprawiedliwości czy urzędnicy państwowi będą dysponować tymi nieruchomościami. Przypomnę, 40 milionów złotych wchodzi tutaj w grę. Na ten temat oczywiście też będziemy mówić. I bardzo ciekawy sondaż. To jest trzecia sprawa, którą mam dla Państwa. Gdyby w wyborach do parlamentu wystartował założony przez Rafała Trzaskowskiego samorządowy ruch Tak dla Polski, w którym działa też bardzo aktywnie nasz niedawny gość, czyli prezydent Sopotu Jacek Karnowski, mógłby on liczyć na dwucyfrowy wynik. Byłby trzecią siłą polityczną. Tak wynika z sondażu publikowanego dzisiaj przez Rzeczpospolitą. Ja oczywiście nie będę Państwu całej historii ruchu Tak dla Polski opowiadać w tej chwili, nie mamy na to czasu. Będziemy później w rozmowach o tym przypominać, ale według tego badania właśnie ruch Tak dla Polski, czyli ruch samorządowy, mógłby zdobyć niemal 11% głosów, co dawałoby trzecie miejsce za Prawem i Sprawiedliwością, które ma poparcie 22%, uwaga, i Koalicją Obywatelską 17,4%. Więc to jest też zupełnie niebywała sytuacja. W badaniu ruch samorządowców został przedstawiony ankietowanym jako Tak dla Polski Rafała Trzaskowskiego. Na dalszych miejscach Polska 2050, 9%, Konfederacja 9%, Lewica 7% i PSL, Koalicja Polska, niestety nurkująca, niestety dla wyborców PSL pod progiem wyborczym z wynikiem 2,6%. Muszą Państwo przyznać, że to bardzo ciekawa informacja, choć samorządowcy chyba mają raczej chrapkę na współdziałanie z Koalicją Obywatelską, a nie samodzielny start. O sporze Jarosława Kaczyńskiego z Radosławem Sikorskim już Państwu opowiadałam. Szerzej na ten temat już za chwilę z panem posłem Grabcem. I dwa słowa jeszcze właśnie o sprawie ukraińskiej, a konkretnie przekazania myśliwców Ukraińcom właśnie, bo wczoraj bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to,
że nie wolno przynajmniej Polsce przekazywać naszych polskich F-16 Ukrainie, bo po prostu bardzo osłabiłoby to nasze zdolności obronne. Generał Drewniak zwraca uwagę na to, że przekazanie F-16 Ukrainie przez Polskę byłoby pozbycie się perły w koronie i byłoby po prostu sytuacją, w której już nic nam nie zostaje, jeżeli chodzi o nasze zasoby obronne, no ale w swojej masie całej państwa NATO mogą się nad taką ewentualnością zastanawiać. Na razie wyklucza ją prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, ale Emmanuel Macron wczoraj w Hadze zaskoczył i stwierdził, że nic nie jest z zasady wykluczone. Pytany właśnie o przekazanie myśliwców Ukrainie. Być może wpływ na takie, a nie inne stanowisko francuskiego prezydenta miało to, że w Paryżu złożył ukraiński minister obrony wizytę. Co będzie się działo w najbliższych miesiącach? Czy i jak bardzo niebezpieczna jest ofensywa, którą szykują Rosjanie? Czy Ukraińcy mają jakiekolwiek szanse na to, żeby tej ofensywie się w jakiś skuteczny sposób przeciwstawić? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj między innymi z generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Także już nie przedłużam, pora na pierwszą rozmowę. Już za chwilę u Państwa Jan Grabiec. Zadaliśmy niedawno 10 pytań Platformie Obywatelskiej i jedno z tych pytań dotyczyło likwidacji jednostek wojskowych. Szanowni Państwo, likwidacja jednostek wojskowych to niestety bardzo poważna sprawa. To bardzo konkretny, negatywny sygnał. Bo trzeba, żeby odpowiedzieli niegdysiejsi rządzący Polską, dlaczego to zrobili. Jaka strategia bezpieczeństwa stała za tym, że likwidowano jednostki? Całkowite zamknięcie albo znacząca redukcja jednostek w bardzo wielu miastach, w szczególności miastach we wschodniej części naszej ojczyzny. Tak, szanowni państwo, powiedzmy sobie szczerze, tamta strategia czy antystrategia to była strategia chaosu i naiwności. Kto mógł przypuszczać wówczas, że właśnie likwidacja doprowadzi do czego? Do zwiększenia bezpieczeństwa? Przecież to jest skrajna naiwność. Uszczelnienie systemu finansowego, naprawa tego systemu pozwoliła sfinansować ogromne wydatki na uzbrojenie, ogromne wydatki na przyjęcie nowych żołnierzy do polskiej armii. To się dzieje na naszych oczach. Będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi. A co zakładała doktryna Platformy Obywatelskiej? Możemy sobie tylko wyobrazić, do czego prowadziło zwijanie, likwidowanie, redukowanie obecności Armii Polskiej po tej stronie Wisły, na wschodzie Polski, w Polsce Centralnej. Do czego to prowadziło? Pytam was. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry. Mamy jedność w Senacie, rzadko spotykaną. 96 osób, 96 senatorów głosuje za przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. 14 poprawek opozycji, która właściwie no kompletnie zmienia treść tejże ustawy i nie byłoby w tym nic dziwnego, no bo opozycja sejmowa ma większość w Senacie, ale jest też wsparcie tutaj senatorów Prawa i Sprawiedliwości, ale już wiemy, że te poprawki zostaną odrzucone w Sejmie. Co pan z tego rozumie? No to jest wyraz takiej hipokryzji ze strony polityków PiS-u. Wtedy, kiedy trzeba przepchnąć ustawę przez Senat, gotowi są w stanie poprzeć poprawki opozycji, które poprawiają tę ustawę i czynią z niej przepisy bardziej cywilizowane. A wtedy, kiedy mają władzę w Sejmie, pokazują swoje oblicze, że ich nie obchodzi sprawność sądów, nie obchodzi ich uczciwość procesów, że chodzi o to, żeby nadal zachować możliwie szeroką kontrolę nad sądami. I to taka kompletna hipokryzja. Inną twarz pokazują w Senacie, inną w Sejmie, bo tak naprawdę w ogóle nie chodzi o tą ustawę, chodzi o władzę nad sądownictwem. Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie chce się tej władzy pozbyć, jak rozumiem, ale jak w tej sytuacji tłumaczyć decyzję senatorów? Znaczy, zostali do tego zmuszeni przez sam kontekst polityczny. Przez to, że łatwiejsze byłoby dla nich głosowanie, gdyby opozycja chciała odrzucić tę ustawę. Całości, czego chciała Polska 2050 i senator Bury. Oni bronili, mówiliby, że bronią funduszy unijnych. My musielibyśmy tłumaczyć zawiłości dotyczące kompetencji Sądu Najwyższego
domniemania kompetencji i zapisów konstytucyjnych, dzisiaj musieli poprzeć nasze poprawki, które mają sens, które rzeczywiście poprawiłyby sytuację w polskim sądownictwie. A za chwilę będą głosować inaczej, ale to w PiS-ie już nikogo nie dziwi, bo tam no jak prezes zmienia zdanie, to rano głosują inaczej, po południu inaczej. Prezes to dopiero wczoraj zmienił zdanie, ale do tego za chwilę przejdziemy. Panie pośle, wiemy wszyscy bardzo dobrze, nasi wytrawni widzowie także, że de facto z parlamentu ta ustawa wyjdzie w pierwotnej wersji, no bo te poprawki zgłoszone przez opozycję przepadną. I będziemy mieli taką sytuację, że no, wielu twierdzi, że jest to ustawa niekonstytucyjna. I teraz pytanie, czy to przybliży nas do uzyskania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czy absolutnie nie? Deklaracje ze strony Komisji Europejskiej są takie, że to jest krok w dobrym kierunku. Mm-hmm. To są oficjalne wypowiedzi. Zresztą wiemy, że premier Morawiecki konsultował zapisy tej ustawy w Brukseli. Ona de facto tam została napisana. No, komisja chyba zaprzecza trochę tym konsultacjom, twierdząc, że ona ocenia dopiero przyjęte już ustawy. To oczywiście, bo ta ustawa na koniec, oni wiedzą, że PiS już wielokrotnie oszukiwał Komisję Europejską, oszukiwał partnerów w Europie. Dlatego dmuchają na zimne i nie przyznają się do tych zapisów. Ale podobnie jak kiedyś było z ustawą o IPN-ie, którą w siedzibie Mossadu negocjował PiS, bo nie chciał posłuchać rozsądnych głosów tutaj w Polsce. Później musiał to uzgadniać z Izraelem, bo Ameryka tupnęła nogą. Tak dzisiaj jest w przypadku tej ustawy. Twierdzili przez 5 lat, że mają w nosie Unię Europejską, w nosie Komisję Europejską, że jak trzeba będzie, jak Unia nie da dopłat dla rolników, bo będą wychodzić z Unii. Kaczyński przecież opowiadał to z budżetu rolnikom wypłacimy te pieniądze, a dzisiaj okazało się, że te wszystkie zapowiedzi były puste, że pieniędzy nie ma. Wydali to, co było w Polsce, zadłużyli nas pod korek. No i teraz musieli się przeprosić z Unią Europejską, z Komisją Europejską i poprosić grzecznie ale ma pan poczucie, o pieniądze, że, które im się należały. Ma pan poczucie, że te relacje między polskim rządem w tej chwili a Komisją Europejską są lepsze? Bo mówi pan, musieli się przeprosić. Czyli rozumiem, że jest jakiś postęp. Znaczy, ze strony Komisji Europejskiej to nigdy nie były złe relacje. Znaczy, Komisja tutaj nie ocenia politycznie, jak jakiś rząd postępuje w środku. To jest taka zasada, bo inaczej Unia Europejska by się rozleciała, gdyby Komisja w jakiś sposób ingerowała w wewnętrzne sprawy. Ale jest kwestia standardów, uczciwości polskiej konstytucji, traktatów, które podpisaliśmy, które ratyfikowaliśmy i w tym zakresie działa Komisja, więc niezależnie od tego, czy ktoś lubi, czy nie, Komisja przestrzega procedur, a PiS kombinował, jak oszukać Komisję, żeby puścić oko, że niby spełniamy procedury, a dalej podporządkowywać. To powtórzę pytanie. Jak już ta ustawa zostanie ostatecznie przyjęta przez parlament, pytanie jeszcze, co zrobi z nią prezydent, bo to jest, wydaje się, kolejna bardzo potężna przeszkoda, ale zupełnie hipotetycznie, jeżeli cały proces legislacyjny się zakończy i ta ustawa będzie w takim kształcie, a nie innym, czyli na przykład dyscyplinarki sędziowskie będą w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, no to komisja powie okej, idziemy dalej, jesteśmy w stanie to zaakceptować, tak pan uważa? Znaczy, czy jednak przejmie się zarzutami niekonstytucyjności tej ustawy? To jest, nie jest jedyny warunek, ale komisja mówi wprost, że nie jest od badania konstytucyjności tej ustawy poza zakresem wyroku Trybunału Sprawiedliwości, który jakby określa granice ingerencji Komisji Europejskiej, więc to Polacy odpowiadają, polski Sejm, autorzy ustawy za konstytucyjność ustaw. Natomiast Komisja Europejska jasno wskazała, że zgodnie z wyrokiem Trybunału, którego kompetencje uznaje Polska, sędziowie nie mogą być podporządkowani politykom. I to jest kwestia rozstrzygająca, ale trzeba jeszcze to udowodnić w praktyce. To znaczy nie tylko przyjąć ustawę, podpisać ją, ale trzeba rzeczywiście wycofać się z represji wobec sędziów. Trzeba spełnić jeszcze inne warunki, chociażby kwestie wiatraków, żeby te pieniądze dostać. Z wiatrakami to wiadomo. Poprawka odręczna posła Marka Suskiego chyba żegna ostatecznie jakieś większe inwestycje, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe? No ja myślę, że to jeszcze nie jest koniec tego serialu, jeszcze sporo się będzie działo, ale rzeczywiście byliśmy w sytuacji win-win. Znaczy, ustawa o wiatrakach sprawiała, że Polacy będą mieli tańszą energię. Energia wiatrowa jest w tej chwili najtańsza. Kilkakrotnie tańsza niż ta pozyskiwana z innych źródeł. A okazuje się, że nie będzie szybko tej energii wiatrowej i w sumie nie wiadomo, co będzie z funduszami unijnymi, więc jesteśmy jako społeczeństwo podwójnie stratni. A PiS próbuje wygrywać swoje gierki. I dobijamy do 2 miliardów, jeżeli chodzi o kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście braku praworządności. Pieniędzy z KPO w dalszym ciągu nie ma. Gdyby pan się dzisiaj miał zakładać o to, czy te pieniądze przed wyborami będą, pieniądze z KPO, czy nie,
To założyłby się pan? Czy zupełnie nie potrafi pan przewidzieć rozwoju sytuacji? To trudno przewidzieć, bo już wiele razy byliśmy bardzo blisko porozumienia. Przed rokiem, przed dwoma laty było wystąpienie premiera w Parlamencie Europejskim, który mówił Morawiecki, że spełnimy wszystkie warunki, jesteśmy dogadani i to było przecież rok temu, więc tu się może wydarzyć jeszcze bardzo dużo rzeczy, ale problem polega na tym, że jeśli te pieniądze nie pojawią się w tym roku, to Polska może nie zdążyć ich w ogóle wydać, bo okres ich wydatkowania jest ściśle zapisany. Na jakieś specjalne potraktowanie Polski musiałyby się zgodzić inne państwa Unii Europejskiej, na wyjątek dla Polski. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo mieliśmy takie same warunki jak inni. Więc te środki są zagrożone, jeśli chodzi o możliwość ich wykorzystania w pełni. I trzeba zrobić wszystko, żeby one do Polski przyszły. A czy przyjdą tydzień przed wyborami, czy przyjdą dwa tygodnie po wyborach, to nie ma większego znaczenia, bo poza tym walorem propagandowym, że PiS jest w rozumiał się z Komisją Europejską, co do którego to, co do tej siły propagandy jestem spokojny, bo Polacy wiedzą, jaka jest postawa PiS-u wobec Unii Europejskiej. Jeszcze pewnie wielokrotnie to pokażą w tym roku. Więc poza tym walorem propagandowym to nie wpłynie na notowania rządu, ani na sytuację gospodarczą Polski. Te środki zaczną pracować kilkanaście miesięcy po tym, jak trafią do Polski. A propos kar, pan Michał, nasz widz tutaj wspomina, że 2 miliardy to 28 sasinów. Panie Michale, to takie dworowanie to bardzo nieładnie, naprawdę. To jednak minister aktywów państwowych, proszę o tym pamiętać. Panie pośle, skoro już jesteśmy przy pieniądzach, to 40 milionów bierzemy na tapet, a konkretnie konkurs organizowany przez Ministerstwo Edukacji. Raz jeszcze pozwoli pan, muszę przeczytać, bo bardzo długi tytuł. Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania. Okazuje się, że te podmioty wspierające no to są głównie organizacje, które są powiązane z Prawem i Sprawiedliwością, z państwowymi urzędami, z Kościołem katolickim, z harcerstwem. 40 milionów zostało rozdysponowane na wille, na domy, na wiejskie posiadłości, super, świetne domy w genialnych lokalizacjach w stolicy tego kraju. Państwo z Prawa i Sprawiedliwości mówią super, wszystko się zgadza i tak właśnie powinno być. No inni mają wątpliwości, czy te 40 milionów powinno być tak rozdysponowane w sytuacji, w której Przemysław Czarnek mówi nauczycielom, nie ma pieniędzy na podwyżki. Nie ma pieniędzy na podwyżki, nie ma też pieniędzy na unowocześnianie szkoły, bo słyszymy, że laptopy dla dzieci się pojawią być może we wrześniu z pieniędzy europejskich, ale tylko dla jednej klasy, proszę zauważyć. Ale nie mówią jeszcze w ogóle o tym, że z pieniędzy europejskich. To rzadko jest podkreślane, że to z pieniędzy europejskich. Z pieniędzy europejskich, bo wiemy, że rząd PiS-u nie jest hojny w ogóle dla szkoły, dla oświaty, dla dzieci. Natomiast dlaczego dla jednego rocznika, a nie dla całej szkoły podstawowej? Przecież są na to środki, chociażby z tych kar, które płacimy, one wystarczyłyby na to. Czwartej niż żeby w ogóle nie było, prawda? Oczywiście, że tak, ale gdyby kontynuowano prace rozpoczęte przez poprzednie rządy, rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, to dawno mielibyśmy cyfrowe podręczniki jeszcze przed pandemią, bo my zaczęliśmy je tworzyć i mielibyśmy wyposażone wszystkie dzieci w tablety czy też laptopy. No, można powiedzieć, że przed wyborami sobie przypominają o tym, co zapowiadali 7 lat temu. No dobrze, no ale wracając właśnie do rzeczy. No, jeśli chodzi o tę sytuację, no mamy do czynienia tyle z jakimś ustawionym konkursem, mamy do czynienia z czystym złodziejstwem. Bo tu nie chodzi o to, że jakieś formacje, ugrupowania, fundacje... Ale złodziejstwem czyim? Czarnka, Ministerstwa Edukacji, PiS-u, kogo? Znaczy, tutaj mamy do czynienia z układem, w którym politycy PiS-u dysponujący publicznymi środkami przekazują te pieniądze na majątek kontrolowany przez innych polityków PiS-u. Znaczy te pieniądze krążą w rezultacie między prywatnymi kieszeniami. Przecież te wille zakupione przez te organizacje, jeśli się okaże, że za kilka lat te organizacje przestaną działać, pozostaną wille, które będzie można wynajmować za setki tysięcy złotych, miliony złotych i spokojnie ci politycy PiS-u będą mogli żyć przez lata z pieniędzy, które przynosi majątek państwowy. Bez żadnych skrupułów i bez ograniczeń. To jest coś obrzydliwego. Znaczy, do tej pory większość konkursów państwowych dotyczyła tego, żeby realizować jakieś zadania, które są na rzecz ludzi, na rzecz społeczeństwa. Wykonywać jakieś zadania i to były wydatki, to były środki na wydatki dotyczące, nie wiem, prowadzenia przedszkola, prowadzenia żłobka, przeprowadzenia jakiegoś konkursu, nie wiem, festiwalu muzyki folklorystycznej. A dzisiaj mamy pieniądze na
majątek, na którym uwłaszczają się politycy PiS-u. Oni się na tym uwłaszczają, oni dużo mówią o tym, o zerwaniu z komuną, a stosują zasady, które pamiętamy sprzed 30 lat. Ci, którzy są uprzywilejowani, którzy mają dostęp do publicznych środków, robią wszystko, żeby te środki przelać do prywatnych kieszeni. I to jest zjawisko przemysłowe. Nasze posłanki Krystyna Szumilas, Katarzyna Lubnauer odkryły to w Ministerstwie Edukacji, ale dzisiaj nasza kontrola naszych posłów idzie do Ministerstwa Sportu. W wielu ministerstwach takie złodziejstwo trwa i to właściwie im bliżej wyborów, im niższe notowania PiSu, tym są bardziej bezczelni. Nie chcę tego nazwać złodziejstwem, no ale mamy jeszcze gigantyczne premie w Ministerstwie Finansów, 60 milionów złotych za ubiegły rok, ale kilkaset milionów od roku 2019. Mamy nagrody w Instytucie Pamięci Narodowej, prawie 13 milionów, więc rekordowe, tak. Tych pieniędzy no, krąży bardzo dużo. I teraz tak, Lewica składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, PSL składa wniosek w tej sprawie, mam na myśli ten ostatni konkurs Ministerstwa Edukacji, do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy pan wierzy, że te instytucje cokolwiek są w stanie w obecnej sytuacji wyjaśnić? No, NIK ma pewne możliwości, żeby zbadać dokumenty, żeby je zabezpieczyć i przygotować zawiadomienia do prokuratury. Zresztą widzimy, że w ostatnich latach NIK działa jak niezależna instytucja państwowa, przynajmniej częściowo. Natomiast myślę, że prokuratura będzie miała co robić w momencie, kiedy będzie niezależna. Dopóki jest pod kontrolą politycznych kolegów, tych, którzy rozdają pieniądze i je biorą, no przecież to jest jedna sitwa. To ma strukturę mafii bardziej. Rozumiem, że Platforma zdania nie zmieniła i po ewentualnie wygranych wyborach oddziela Ministerstwo Sprawiedliwości od prokuratury generalnej. Oczywiście tak. No, mamy tutaj pewien problem z prezydentem Dudą przez jakiś czas, ale to jest cel, żeby prokuratura była niezależna i żeby ścigała przestępców. Ja rozumiem, bez względu na to, czy są... o większość pozwalającą na odrzucenie weta prezydenckiego, tak czy nie? Oczywiście tak, chociaż no, wiele... Widzę, że nie ma pan wiary w taką większość. No, wolałbym bazować na tym, co my możemy zrobić jako formacja, jako partia, jako koalicja. Stracił pan nadzieję w partnerów. Nie liczyć na dobrze, to, że nie uprzedzajmy partnerzy zachowają się skończmy, tak, a nie inaczej. Skończmy tematy finansowe. 50 tysięcy złotych wpłacił prezes Prawa i Sprawiedliwości na służby ukraińskie, na siły zbrojne Ukrainy. I stwierdził pan prezes, że to zamyka kontrowersyjny spór z Radosławem Sikorskim i że czyni to z satysfakcją. Tylko bardzo długo czekał. No bo sytuacja była taka, że sąd zasądził, jak rozumiem, ponad 700 tysięcy złotych w ramach roszczeń dla Radosława Sikorskiego. Później zmieniono ustawę, kodeks postępowania cywilnego tak, żeby tej kary pan prezes płacić nie musiał. I chyba po tej aferze, kiedy zaczęliśmy wszyscy jako dziennikarze komentować tę sytuację, no pan prezes jednak postanowił, że skorzysta z tej możliwości 50 tysięcy złotych, bo to zaproponował Radosław Sikorski rzeczywiście. Czy pan widzi tutaj zależność między zamieszaniem wokół kodeksu postępowania cywilnego a decyzją prezesa, który płacił pieniądze ostatecznie? Absolutnie tak. Prezes Kaczyński od lat jest znany z tego, że unika wykonywania wyroków, a zdarzało mu się przegrać kilka procesów i stara się zrobić wszystko, żeby wyroków nie respektować. Zresztą myślę, że jego wstręt wobec niezawisłych sędziów i to pragnienie podporządkowania ich politycznie wynika między innymi z prywatnych doświadczeń tego, że przegrywał procesy, kiedy mówił nieprawdę, kiedy kłamał. W związku z tym wolałby, żeby ci sędziowie orzekali tak, jak on oczekuje, a nie tak, jak wychodzi z przepisów prawa. I w tym przypadku też nie chciałby przeprosić Sikorskiego i wycofać się z tych oskarżeń, które pod jego adresem zaoferował, znaczy przypuszczam, że 50 tysięcy też nie chciał się pozbywać. Dlaczego w końcu stwierdził, oczywiście, że jest tak. To satysfakcjonujące? Oczywiście no, tym, co bezpośrednio wpływa na jego zachowanie, jest opinia publiczna. Mhm. To, że zmienili kodeks cywilny pod kątem jednego człowieka po to, żeby Kaczyński uniknął odpowiedzialności, stało się jawne wszem i wobec. Polacy o tym dyskutują. PiS robi badania systematycznie na temat opinii o swoich rządach i co, ale akurat wizerunek prezesa jest tak ważny dla PiS-u, że są w stanie poświęcić i zapisy kodeksu cywilnego i Kaczyński jest w stanie wysłupłać 50 tysięcy złotych. Czyli Kaczyński przestraszył się opinii publicznej, pana zdaniem, w tej kwestii, tak? I dlatego te pieniądze wpłacił. Przestraszył się opinii publicznej tak, że będzie umoczony w machinację, którą no, znamy z przeszłości, dotyczyła chociażby prezesa Obajtka, gdzie wykonywano ten sam manewr. Prezes Obajtek, jeszcze nie będąc prezesem, był oskarżony o korupcję. Prokuratura złożyła akt oskarżenia do sądu. Sąd prowadził postępowanie i specjalnie zmieniono przepisy, żeby prokuratura z toczącego się postępowania mogła wycofać bez zgody sądu ten akt oskarżenia. Abolicyjną po no tak, oczywiście odpowiedzialność za wyborach, które się nie odbyły.
za wybory kopertowe. Tak, no to jest taki pomysł na to, żeby być bezkarny. Znaczy, mimo że nie udało im się podporządkować sądownictwa, więc próbują przepisami sprawić, że przestępstwo przestaje być przestępstwem, czy że kara wynikająca z wyroku sądu nie będzie wykonywana. Sedno jest takie, że te oszczerstwa, które Kaczyński, które Morawiecki wypowiada, o których, które pokazuje TVP, te oszczerstwa są fałszem, są kłamstwem. I takie jest sedno tego zachowania Kaczyńskiego. On przeprasza Sikorskiego za to, że go pomawiał w sprawie jakichś błędów czy zarzutów związanych z Smoleńskim. To była zdrada dyplomatyczna, tak. No tak, ale to przecież te formuły dotyczące zdrady pod adresem czy Sikorskiego, czy premiera Tuska są formułowane codziennie w Wiadomościach. Tylko te właśnie, i te nowe Można przepisy. Powiedzieć, że Kaczyński przyznaje, że to, co robią Wiadomości, to jest kłamstwo. Ulegając temu wyrokowi i rzeczywiście wpłacając te 50 tysięcy, które wymusił na nim Radosław Sikorski. Sprawa kolejna. Teraz już do problemów opozycji przejdźmy. I zapytam pana wprost, i liczę na odpowiedź wprost. Czy Donald Tusk już zakończył ostatecznie rozdział pod tytułem Szymon Hołownia i zamknął drzwi, które już są dla Polski 2050 nieotwieralne, jeżeli chodzi o wspólną listę, czy sprawa cały czas jest jeszcze otwarta po tym wszystkim, co się wydarzyło? Dzisiaj intensywnie przygotowujemy się do prekampanii. Ona za kilka tygodni ruszy. Zajmujemy się kampanią Koalicji Obywatelskiej. Wracamy do mojego pytania i odpowiedzi. Bo to, na to mamy wpływ i to jest to, czym się dziś zajmuje pan premier Tusk. Natomiast czy coś się w przyszłości wydarzy, co sprawi, że nasi partnerzy zmienią zdanie, no to zależy od nich. Ale ja pytam o państwa stanowisko, nie o zdanie Szymona Hołowni. Czy wy macie jeszcze chęć współpracować z Szymonem Hołownią po tym, co się stało, czy już jej nie macie? No to jest proste pytanie. My chcemy wygrać wybory i to, czy mamy jakąś chęć, czy nie, nie ma znaczenia tak naprawdę, bo my podporządkowujemy interes partii, czy nasze prywatne wrażenia i emocje temu dziełu, które jest przed nami. No, jak nie wygramy wyborów, to ani Szymon Hołownia, ani Platforma Obywatelska czy Tusk nic z tego nie będą mieli. Dlatego my bez względu na to, jak zachowuje się dzisiaj Szymon Hołownia czy jego formacja, w momencie, w którym pójdą po rozum do głowy, będziemy rozmawiać. Tu nie stawiamy, nie mówimy... Hołownia stracił rozum pana zdaniem chwilowo? Myślę, że gdyby wyciągać logiczne wnioski z zachowania tej partii w ostatnich miesiącach, no trzeba by uznać, że tej partii nie zależy na zwycięstwie opozycji w wyborach. Mam nadzieję, że tak nie jest i że jest to tylko efektem zamieszania wewnątrz co do kierunków, taktyki, strategii i że wróci ta refleksja na temat tego, że naprawdę nasi wyborcy nas rozliczą. Tu nie chodzi o to, kto dostanie punkt więcej czy punkt mniej, czy urwie Hołownia coś Tuskowi, czy Tusk Hołowni. Chodzi o to, żeby wygrać wybory. I to niezależnie od tego, czy będzie miał 8 punktów, czy 10. Szymon Hołownia mówi zaraz, ja mam prawo do własnej tożsamości, ja mam prawo do własnych opinii i nikt nie może zabronić mi głosowania przeciw ustawie, która jest niekonstytucyjna. No, oczywiście teoretycznie tak. Logiki temu odmówić nie można, panie pośle. Nie może zabronić tej formacji Szymona Hołowni, żeby po wyborach weszła w koalicję z PiS-em. No, to jest samodzielna partia, może zrobić wszystko. Pytanie, co są w stanie akceptować wyborcy Szymona Hołowni, co są w stanie akceptować wyborcy opozycji, czego oczekują od tej partii. Myślę, że tutaj nastąpiło pewne rozminięcie się z oczekiwaniem wyborców, z decyzjami tej elity partyjnej. A może to jest tak, panie pośle, nie wiem, czy to nie jest zbyt daleko idąca spiskowa teoria dziejów, ale tak zwany komentariat bardzo dużo o tym mówi, czyli o sytuacji, w której Hołownia nie chce w tej chwili przejmować władzy, bo wie, że naprawienie tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili, będzie bardzo bolesne także dla społeczeństwa. I że rząd, który po PiS-ie przejmie władzę, będzie takim rządem zderzaków, trochę jak to się nieładnie mówi, którzy i tak poniosą polityczne konsekwencje tego, że na przykład trzeba będzie ciąć wydatki państwa, chociażby, ciąć programy socjalne, chociażby. Państwo o tym w kampanii nie będą mówić, oczywista sprawa, natomiast no taka jest prawda. I że właściwie ten rząd zderzaków bardzo szybko się wysypie, mówiąc nieładnie, i wtedy Szymon Hołownia wejdzie cały na biało. Niektórzy twierdzą, że to o to chodzi. To muszę zdementować. Cięcia wydatków socjalnych nie będzie. Natomiast bez wątpienia nie będzie to łatwe rządzenie. To nie ulega wątpliwości. Serio, zostawi pan milionerom 500+? Chciałby pan zostawić milionerom 500+? Po co? Nie można grzebać przy 500+. Zresztą wartość tego 500+ spada na łeb, na szyję. Przy tej inflacji to ma coraz mniejsze znaczenie dla budżetu i niestety coraz mniejsze znaczenie dla ludzi, tych, którzy potrzebują tych środków. Co widać zresztą również po poziomie dzietności, że ten system, w którym 500+ miało naprawić
sytuację demograficzną w Polsce, po prostu nie działa. Jest katastrofa. No dobrze, ale wydaje się jednak, że tutaj byłaby duża oszczędność zabranie 500 plus osobom, które kompletnie go nie potrzebują. Nie będziemy w ten sposób oszczędzać, ale rządy na pewno będą trudne. Nie będziemy, bo to, co zostało ludziom dane, nie będzie im odbierane. Czyli to człowiek, który zarabia 60 tysięcy miesięcznie netto na przykład, uważa pan, że 500 plus mu się należy? Mówi pani o drastycznych przykładach, a ja mówię o tych milionach rodzin, które rzeczywiście... Ale to ja w ogóle ich nie dotykam, tych rodzin, tych, którzy naprawdę potrzebują. No to nie rozmawiajmy o takich rozwiązaniach dotyczących marginalnej grupy. Co do istoty, 500 plus należy się rodzinom, należy się dzieciom. To jest rozwiązanie stosowane w wielu państwach świata. Polacy tego chcą i żaden rząd, którym jest Platforma Obywatelska, nie będzie tych środków ludziom odbierał. Co do rozwiązań, komu się należy, co mają mieć milionerzy, a czego mają nie. No dobrze, idźmy dalej. A propos Hołowni. To nie są rozważania z pewnością. A propos Hołowni, z czego ta strategia jego wynika, pana zdaniem, tak naprawdę? Znaczy, co jest takim taką podwaliną tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie? Ja nie jestem rzecznikiem partii Hołowni i nie chcę się wypowiadać w imieniu naszych partnerów. Natomiast jest pewna niejasność co do tego, do czego rzeczywiście zmierza ta formacja. I wiemy to z badań również, że to jest niejasne dla wyborców, również Szymona Hołowni, generalnie formacji opozycyjnych i że różne interpretacje niekorzystne dla tej partii przychodzą ludziom do głowy. Nie chciałbym ich powtarzać czy powielać, ale z całą pewnością dziś ten brak przekonania co do tego, jaki jest cel tej formacji, jaki jest cel Szymona Hołowni, nie służy ani tej partii, ani opozycji. Kiedy będzie ostateczna decyzja w sprawie kształtu list wyborczych zaproponowanych przez opozycję? Bo w zależności od tego, kto tutaj naprzeciwko mnie siedzi, to odpowiedzi są zupełnie inne. Jedni, czyli Polska 2050, wczoraj Hanna Gill-Piątek mówiła koniec marca, to jest taki ostateczny moment. Krzysztof Gawkowski mówi, że to czerwiec. Donald Tusk, pamiętam, mówił, że daje czas partnerom do końca roku, który już minął. Jak to jest w tej chwili, panie pośle? I czy się nie obawia pan, że no troszkę się spóźnicie jednak, że ludzie muszą wiedzieć, na czym stoją i jaką mają alternatywę? Donald Tusk chciał rozstrzygnąć tę sprawę na rok przed wyborami, jesienią zeszłego roku. Były prośby ze strony naszych partnerów, żeby poczekać do końca roku. Później prośby o przedłużenie tego do końca stycznia. Teraz mówi się o marcu. My nie będziemy czekać. Znaczy, tak naprawdę decyzja o tym, jakie listy wyborcze zgłaszamy, to jest podpis pełnomocnika wyborczego pod listami komitetów, który pewnie w sierpniu będzie miał miejsce, ale jest naiwnością twierdzić, że my mamy czas, żeby czekać z kampanią, przygotowaniem do kampanii. My musimy wiedzieć, kto kandyduje w którym okręgu. Ci ludzie muszą zacząć chodzić od domu do domu, od drzwi do drzwi, a nie czekać, czy okaże się, że jednak inna partia będzie liderowała, czy prowadziła. No ale kiedyś te listy musi zatwierdzić jako Platforma. Kiedy to zrobicie? Myślę, że przymiarki co do ról pełnionych w poszczególnych okręgach będą już w najbliższym czasie. No nie można czekać ani na marzec, ani na czerwiec, czy jeszcze na sierpień. W lutym? Ja nie chcę podawać żadnych dat w tygodniach, bo ten proces po prostu trwa. Znaczy weryfikacja tego, kto jest jak aktywny, kto jakie wyniki osiąga, jak to wygląda w sondażach, jest prowadzona cały czas i w pewnym momencie będzie ten moment, kiedy ludzie usłyszą, tak, twoim zadaniem jest ciągnięcie listy w tym okręgu. A jak się przedstawia... I to będzie szybciej niż później. Jak się przedstawia sytuacja z samorządowcami? Bo ostatnio pojawiła się informacja, że w każdym okręgu trzech samorządowców, cenionych, prezydenci, burmistrzowie, starości i tak dalej, starostowie? Starostowie? Ratunku. Niech mi to pomoże. Starostowie chyba. Starostowie, tak, chyba. Byłem starostą, ale nie mam pewności. Pod zmianą. Polski język nie jest prosty, ale już tak zupełnie serio. Będą miejsca dla samorządowców na waszych listach, czy jeszcze się też nie do końca dogadaliście? No oczywiście wielu samorządowców jest członkami Platformy i mają stałe zaproszenie na nasze listy. Bez wątpienia ludzie, którzy dostają 70% poparcia, 80% w wyborach bezpośrednich, stanowią wzmocnienie listy. Mnie niepokoi tylko taki fakt, że pojawiają się takie interpretacje, że ma powstać jakaś piąta partia opozycyjna. No nawet sondaż mam tutaj przed sobą. No właśnie, i myślę, że tutaj samorządowcy trzecią siłą w Sejmie, donosi Rzeczpospolita, prawie 11% poparcia i w tej sytuacji spada PiS-owi do 22%, a państwu do 17,4%. Ja zostawiam ten sondaż, bo nie wiem, w jakich warunkach on był wykonywany. Natomiast ktoś, snując takie teorie, robi krzywdę samorządowcom. Samorządowcy mówią od początku jakby powstania ruchu tak dla Polski, różnych innych formacji, innych ruchów, że ich celem jest jednoczenie opozycji. Jeśli w efekcie tego jednoczenia ma powstać piąta lista, piąta partia, która będzie rywalizowała o wyborców opozycyjnych, no to mamy tutaj do czynienia z pójściem w
zupełnie innym kierunku niż wspólna lista. Z samorządowcami? Ma pan takie poczucie, że nie wiem, może krecią robotę robi może to są nie do końca przemyślane działania. My na pewno mamy miejsce dla samorządowców na listach. Chcemy blisko współpracować i ja jestem przekonany, że samorządowcy, ci niezależni, ci związani z Platformą, ci, którzy kiedyś byli w Platformie, będą wspierać nasz komitet wyborczy, czy kandydując, czy pomagając w kampanii jako autorytety, sądzi osoby rozpoznawane na swoim terenie. Czy pan, że samorządowcy was nie zaskoczą i nie stworzą rzeczywiście własnej listy? Jest pan tego pewny? Znaczy, były takie próby w historii, ja pamiętam. Żadna nie wyszła, no bo zupełnie inna jest rola samorządu. Mhm. Nawet myślę, że to widać w wielu reakcjach mieszkańców na takie pomysły, na to, żeby samorządowiec, burmistrz, prezydent, starosta przejął taką rolę lidera politycznego. Czego innego oczekują mieszkańcy od swoich liderów? Oni mają zajmować się sprawami tego miasta, tej gminy i to się źle odbija później w wynikach wyborczych. Gdyby ktoś nagle pomyślał, czy stwierdził, że powinien tworzyć partię polityczną, no to, że tak powiem, zmienia miejsce zatrudnienia. My mamy w swoim klubie większość samorządowców, większość ludzi, którzy są w klubie Koalicji Obywatelskiej, była samorządowcami. Tylko w momencie, w którym się wchodzi do dużej polityki, reprezentuje się swoich wyborców, a nie jakąś gminę, miasto czy wieś. I na sam koniec, panie pośle, i krótko poproszę, bo już nasz kolejny gość czeka. Nie chciałam, żeby czekał zbyt długo. Sprawa związana z taką retoryką zagrożenia fałszerstwem wyborczym. Nie obawia się pan, że ta retoryka, którą państwo stosują, stosuje ją też PiS, ale nie o PiS teraz pytam, tylko o państwa, że ta retoryka spowoduje, że ludzie po prostu nie pójdą do wyborów, bo stwierdzą, i tak będą sfałszowane. Że w ten sposób wpływacie negatywnie na frekwencję. Nie, to nie jest retoryka po pierwsze, bo tutaj żyjemy w świecie, w którym liczą się... Mamy trasa i nie zawahamy się go użyć, tak? Liczą się narracje. To jest kwestia oceny rzeczywistości. Mieliśmy do czynienia z niepokojącymi zjawiskami przy wyborach prezydenckich, gdzie wyraźnie w niektórych okręgach zamkniętych było 100% frekwencji, 100% głosów na jednego kandydata, co się nigdy do tej pory nie zdarzało. W związku z tym obawiamy się, że na taką mikroskalę czy średnią skalę mogą się pojawiać realne fałszerstwa w wielu miejscach, w których nie będzie kontroli społecznej, gdzie będą ludzie z tego samego środowiska mocno zaangażowani we wspieranie partii rządzącej, zwłaszcza, bo tutaj partii łatwiej obsadzać te komisje. Co będzie robił Sławomir Nitras? Chodzi o stworzenie zespołu ludzi, którzy będą patrzeć na ręce. Ale wszyscy mówią, że już macie taką umowę z obywatelami RP. Oczywiście mamy. Mamy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy będą zasiadali w komisjach, będą obserwatorami. Ale potem jak PiS... Nitras ma być takim koordynatorem, czy kim? PiS utworzył dodatkowe 6 tysięcy okręgów wyborczych. No to jest pół miliona głosów mniej więcej według szacunków. Nie przypadkiem Donald Tusk wskazał posła Nitrasa na lidera tych naszych działań, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, jeśli chodzi o ten ruch kontroli wyborów, bo te zmiany w kodeksie wyborczym wskazują na to, dobrze, że ale dlaczego rośnie Nitras? Ryzyko I to ma robić konkretnie? Fałszowania wyborów. Sławek Nitras robi to, co najlepiej potrafi, więc będzie mobilizował ludzi, będzie mobilizował tysiące ludzi w Polsce do tego, a on to potrafi doskonale robić, rozpalić emocje do tego, żeby rzeczywiście w tym dniu nie zostali na kanapach w domu i nie obserwowali wyników wyborów z kanapy, tylko żeby udali się do tych komisji, spędzili tam kilkadziesiąt godzin i przypilnowali uczciwości wyborów. Sławek naprawdę potrafi to zrobić. No to, jak to mówią wytrawni dziennikarze, co będzie, czas pokaże. Bardzo dziękuję. Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Już za chwilę u państwa tutaj w studiu generał Waldemar Skrzypczak. Zapraszam. Фіналізуємо нашу підготовку до саміту Україна-ЄС, який запланований на цей тиждень. Загалом, тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним. Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів в Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який, очевидно, є навіть попри повномасштабну війну. Провів сьогодні, як і фактично щодня, кілька нарад з військовими, з керівництвом розвідки. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі. Те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратись на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію.
Програш Росії зробить безальтернативним надійний і тривалий мир. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримують цю позицію України. Я дякую кожному і кожній, хто захищає державу. Я дякую всім, хто воює за Україну. Я дякую за кожну збережену українську позицію на фронті. І дякую за кожну знищену позицію ворога. Слава Україні! Państwa gościem generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Witam pani, witam państwa. Witam w nowym studiu, bo jeszcze tutaj pana nie było. Uroczo. Ale doczekałam się wreszcie. Panie generale, przepraszam, bo ja wiem, że eksperci tego nie lubią, kiedy prosi się o komentarz do słów innego eksperta, ale wczoraj generał Tomasz Drewniak tutaj u mnie powiedział, że Polska nie może oddać swoich F-16 Ukrainie, bo to jest perła w koronie i zostalibyśmy po prostu z niczym, przekazując te F-16. Czy pan jest podobnej opinii? W tej sytuacji absolutnie zgadzam się z generałem Drewniakiem, ponieważ nie mamy nic w zamian, zatem te samoloty, które mamy, muszą być. Póki nie będziemy mieli F-35 lub kolejnych jakichś innych samolotów. Wydaje się, że to nie Polska powinna przekazywać samoloty teraz. Są państwa, które mogą taki sprzęt przekazać. Uważam, że zachodnia Europa się powinna tym tematem pochylić bardzo mocno. A generalnie to się dziwię, że Amerykanie tego nie chcą zrobić, bo... Dziwi się pan. Dziwię się, bo Amerykanie mają duże zasoby samolotów F-16 i stoją na pustyni samoloty, które można Ukrainie przekazać. Co stoi za tą decyzją Bidena, żeby nie? Decyzją. No właśnie, tak trochę się dziwię. Wie pani, to jest... Wydaje mi się, że głównie ze wszystkimi decyzjami politycznymi polityków stoją eksperci, którzy im doradzają. I do niedawna, jeszcze do listopada, w zasadzie do końca listopada, narracja Zachodu była taka, że dajemy Ukrainie broń defensywną, żeby tej linii czerwonej przekroczyć. No dobra, nie przekażemy czołgów, ale w końcu zostały przekazane. Że jeszcze nie, ale dokładnie, za chwilę będą, prawda? Czyli to wszystko eskaluje w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli rzeczy, które się wydawały niemożliwe, okazywały się ostatecznie możliwymi. Czy pana zdaniem podobnie będzie, jeżeli chodzi o myśliwce? Wierzę w to, że tak się stanie, z tym, że wszystko to, co się dzieje, te decyzje, one są mocno spóźnione. Na przykład decyzja z czołgami jest spóźniona przynajmniej o 2-3 miesiące. Cały czas jest ta czerwona linia, którą sobie politycy i eksperci wytyczają, a tą czerwoną linią jest zagrożenie użyciem broni jądrowej przez Putina. Wszyscy cały czas wracają do tej narracji putinowskiej, użycie broni jądrowej, tej groźby użycia broni jądrowej, i to w zasadzie jest tym determinantem wszystkich tych decyzji albo ich braku, które powodują to, że Ukraina nie ma czym walczyć. Czyli to jest trochę tak, że Putin trzyma wszystkich w szachu tym szantażem jądrowym. No właśnie, trochę tak to wygląda. Wszyscy mówią, że nie, ale faktycznie tak jest. Faktycznie tak jest, i to jest takie porażające, i pan prezydent Zełenski ma tego świadomość, że Putin nadal gra i grać będzie trzymał w szachu cały Zachód i Amerykanów tym, tak że będzie... Dzieje, jakby nie było. Tak się dzieje. I jeżeli ktokolwiek myśli cały czas o tym, żeby Ukraina wygrała, to jeżeli nie podejmie decyzji takich, które pomogą Ukrainie wygrać, to Ukraina nie wygra. Ta pomoc, która jest, ona jest niewystarczająca. Ona jest taką metodą kroplówkową. Ona nie pozwala znacząco zmienić potencjału armii ukraińskiej. Ukraińska armia walczy, ale wydaje się, że coraz mniej możliwości ma armia ukraińska w tej walce z uwagi na to, że braki takiego potencjału, którym mogłaby Rosjanom zagrażać, a z kolei Rosjanie systematycznie od listopada, a w zasadzie od października, odbudowują swoje zdolności operacyjne. Panie generale, a ten argument mówiący o tym, że my się rozbrajaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia jako państwa zachodnie, że ten przemysł obronny no nie pracuje, mówiąc eufemistycznie, pełną parą, że tego sprzętu po prostu jest za mało i że my oddając taki sprzęt po prostu osłabiamy właśnie własne zdolności obronne jako cały Zachód. Bo takie też pojawiają się argumenty. Nie, to jest prawda. Oczywiście tak, przez blisko 15 lat Putin lansował wielką miłość do Europy, mówiąc o tym, że absolutnie on nikomu nie zagraża. On jest piewcą woli... Gołąbek pokoju. Właśnie, gołąbek pokoju. W związku z tym wszyscy to uwierzyli, na Zachodzie dali się zwieść. Jego politycy, jego tej miłości do Zachodu. On w tym czasie się zbroił po zęby, a Zachód się rozbrajał. Pozbawiano państwa, armię generalnie, budżetów na zbrojenie. Przykładem są Niemcy.
które w tej chwili na dzień dzisiejszy są niegotowe do jakiejkolwiek konfrontacji zbrojnej. Te siły, które mają, są moim zdaniem nieprzygotowane, bo to nie tylko wystarczy dać sprzęt nowoczesny, ale trzeba wojsko wyszkolić, bo jeżeli wojsko jest niewyszkolone, to widać, że na przykładzie armii rosyjskiej, która miała sprzęt, wydawało się dobre, ale było wojsko niewyszkolone i to wojsko zostało pobite. No właśnie, i to jest drugi argument. Po co F-16 Ukraińcom, skoro F-16 to są myśliwce przygotowane do działania w warunkach natowskich tak naprawdę. Ukraińcy nie potrafią na nich latać, nie mają dodatkowych elementów koniecznych do tego, żeby F-16 było wykorzystane w pełni z możliwości swojej generacji, więc może MiG-29 po prostu. Na pewno MiG-29 tak, ale F-16 w przyszłości też. Uważam, że te samoloty Ukraińcy panują. Każdy pilot, tak jak i nasi piloci, przecież kiedyś się przesiedli z MiG-29 na F-16 i sobie świetnie radzili. Nasi piloci szkolili się 2 lata, ale to wynikało z tego, że musieli opanować procedury, które w ramach NATO funkcjonują w powietrzu. Ukraińcy tego akurat elementu nie muszą opanowywać, bo działają w swojej strefie odpowiedzialności i bez współdziałania z NATO. Samoloty F-16, te wersje starsze, niżej niż blok 52, który my mamy, można Ukraińcom przekazać i wydaje mi się, że jednak Amerykanie powinni dać się przekonać. Wspomniał pan o tym, że przez szantaż jądrowy Putin trzyma w szachu tak naprawdę cały czas państwa zachodnie. To jest pytanie, które do nas wraca jak bumerang. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, no ale musimy, bo jest to cały czas pytanie aktualne. Czy pana zdaniem rzeczywiście to zagrożenie jest realne, czy to jest właśnie tylko taki retoryczny straszak? Zawsze powtarzam, że to jest straszak, bo wiem o tym od czerwca ubiegłego roku, że Putin nie miał zgody i miał ostrzeżenie z Pekinu, że nie masz prawa użyć broni jądrowej, dlatego że użycie broni jądrowej wywoła wojnę jądrową na świecie, na globusie, co w ogóle wstrzyma wszystko i w zasadzie to będzie apokalipsa całego świata. No chyba, że to będzie taktyczna broń jądrowa. Znaczy obojętnie, to będzie skalowało, jeżeli będzie, to będzie, będzie cios za ciosem, cios za cios. Przecież czy ktokolwiek ma pewność, że Ukraińcy nie mają jakiejkolwiek broni jądrowej? Ja nie mam tej pewności. Nie ma pan pewności, że Ukraińcy nie mają broni jądrowej? Oczywiście, że nie mam i zdziwiłbym się, jakby jej nie mieli. Jak to? Dlatego, że mieli potencjał, mają naukowców, mają laboratoria, mają potencjał do tego, żeby być posiadaczami broni jądrowej. Jeżeli się o tym nie mówi, to dlatego, że wszyscy ci, którzy wiedzą, że Ukraińcy mogą ją mieć, wiedzą, że ją mają. Natomiast ja nic twierdzącego nie mogę takiego przekonującego powiedzieć, bo nie mam wiedzy, ale zdziwiłbym się, jakby nie mieli Ukraińcy broni jądrowej. No dobrze, to teraz o kilku najbliższych tygodniach i miesiącach na froncie, panie generale. Wielu, właściwie już chyba nie ma takich, którzy nie mówią o tym, że Rosjanie szykują się do potężnej ofensywy. Bardzo późną zimą lub też wczesną wiosną, że trwa mobilizacja, że to może być ponad 200 tysięcy żołnierzy, 200 tysięcy żołnierzy, że to będzie dodatkowy sprzęt. Czy rzeczywiście pana zdaniem zagrożenie tą ofensywą jest potężne? Jest potężne. Ja mówiłem tu u pani też od października, że Rosjanie wyprowadzili pobite wojska latem z Ukrainy i odtwarzają ich zdolności bojowej w rejonie Woronerza-Kurska. Przedstawili decyzję Putina w październiku również przemysł zbrojeniowy z funkcjonowania czasu pokoju na czas wojny i oni zwiększyli możliwości produkcyjne. Armia rosyjska walczyła, ale armia rosyjska się przygotowywała. Z tej mobilizacji wycisnął Putin około 300 tysięcy żołnierzy na wojnę. A resztę, ci, którzy się nadawali na wojnę jako na żołnierzy, oni w tej chwili zostali rzuceni do przemysłu zbrojeniowego. Przemysł zbrojeniowy rosyjski pracuje 24/24. W związku z tym Rosjanie systematycznie od października odbudowują swój potencjał. I nie odbudowują po to, żeby się bronić, tylko po to, żeby operacja... Ale pamiętam też, jak rozmawialiśmy o tym, że nie będą mogli tego zrobić, ponieważ sankcje. I brakuje części, i brakuje tego, co pozwoli Rosjanom odbudować ten potencjał zbrojeniowy. No to jak to jest? Te sankcje zadziałały, czy w ogóle nie zadziałały? To znaczy, że one zadziałały, ale w ograniczonym zakresie, to po pierwsze. Po drugie, jednak Putin ma kogoś, kto go cały czas wspiera. Są państwa, które Putina cały czas wspierają, dostarczają mu komponenty. Iran i kto jeszcze? Iran, na pewno Korea Północna i nie wiem, czy nie inni jeszcze, ale nie mam wiedzy. Nie mam wiedzy. Domniemywania. Dokładnie tak. Natomiast odbudowuje potencjał i to pozwoli na pewno przeprowadzić ofensywę. I teraz Putin zredefiniował swoje cele strategiczne, bo do niedawna jeszcze wszyscy mówiliśmy o tym, że chce odżyć od Białorusi, chce zająć Kijów. Nie, on z tego zrezygnował, zredefiniował. On chce mieć wschodnią Ukrainę i to jest jego główny cel operacji. Natomiast jeżeli chodzi o to, co niektórzy mówią, twierdzą, że chcą dożyć na Kijów, to uważam, że jest to nieuzasadnione, bo Putin musiałby przystąpić do okupacji Ukrainy, jakby chciał całą Ukrainę zająć,
a okupować Ukrainę to musiałby siłami około milionowej armii. To jest nieracjonalne i miałby Putin kolejny Afganistan. Zatem Putin zająć chce wschodnią Ukrainę, która w tej chwili już jest wyludniona z Ukraińców, bo stamtąd Ukraińcy uciekli. Kto nie uciekł, został eksterminowany, wywieziony na zsyłki, tak. A ci, którzy zostali, to jest im obojętne, czy to będzie wojsko Putina, czy to będzie wojsko ukraińskie. Mówi się o tym, że Ukraińcy wycofają się z Bachmutu, że sytuacja tam jest tak trudna, że dowództwo w Kijowie uzna, że te straty ponoszone przez Ukraińców właśnie no, nie są warte świeczki po prostu. Dokładnie tak i z wojskowego punktu widzenia jest ta decyzja uzasadniona. Bachmut będzie okrążony. Czy Ukraińcy zdecydują się bronić w okrążeniu Bachmutu za ten ogromnych strat? Uważam, że jest to jak najbardziej uzasadniona decyzja wycofać. Natomiast trzeba szukać innych rozwiązań. A co oznacza utrata Bachmutu dla Ukraińców? Z takiego strategicznego punktu widzenia. Soledar i Bachmut to są dwa miasta, które były jakby wrotami do Donbasu. Jeżeli się uda pokonać tą rubież, Ukraińcy, znaczy Rosjanie mają otwartą drogę do Kramatorska i Słowiańska, do tego celu, który sobie założyli już rozpoczynając tą operację od Iziumu 3 kwietnia ubiegłego roku, co im się ta operacja nie powiodła. Panie generale, co nas czeka w najbliższych tygodniach na froncie, pana zdaniem? Jak może wyglądać, no mówi pan o tym bardzo ogólnie, że Kremlowi zależy na zajęciu wschodniej Ukrainy, ale co, uderzenie też z kolejnego frontu, ze strony Białorusi, jakąś większą masą, innym rodzajem sprzętu niż do tej pory był używany? Co pana zdaniem się wydarzy w tych najbliższych miesiącach i czy Ukraińcy w ogóle mają szansę na to, żeby się na tę ofensywę przygotować, na tę eskalację? Rosjanie w tej chwili prowadzą operację zaczepną na froncie długości 120 km. Mhm. W zasadzie od Swatowa przez Siewiersk, Bachmut i Ugładar w kierunku na Zaporoże. Szukają miejsca, z którego mogliby wykonać to decydujące uderzenie. Moim zdaniem są trzy kierunki zagrożone. Pierwszy kierunek to jest od północy, wzdłuż rzeki Worskla albo Oską w kierunku na Donbas. Drugi od wschodu, czyli Bachmut w kierunku do Donbasu i trzeci kierunek zagrożony to moim zdaniem kierunek na Zaporoże. Na którymś z tych kierunków Rosjanie dokonają tego znaczącego uderzenia, które będzie służyło przełamaniu obrony ukraińskiej i wyjście na rubież rzeki Dniepr. I to będzie koniec. Mhm. Tego, co Rosjanie chcą. Oni chcą wyjść do rzeki Dniepr. Teraz, czy Ukraińcy mają zdolności? Czas w tej chwili gra dla Rosjan. Rosjanie spieszą się i prawdopodobnie w obawie przed tym, że Ukraińcy mogą mieć czołgi, mogą mieć inny system rażenia. Za 2-3 miesiące Rosjanie chcą te działania i te zdolności ubiec. W związku z tym operacja ofensywa rozpocznie się prawdopodobnie tylko kiedy warunki pogodowe pozwolą. A przepraszam, pytam teraz jako laik zupełny, więc proszę mieć dla mnie wyrozumiałość. Warunki pogodowe, jak rozumiem, te ciepłe będą korzystne dla Rosjan, czy wprost przeciwnie? Znaczy, czy oni wiosna, liczą... wiosna jest niekorzystna, jeśli chodzi o ten obszar działań. Roztopy, tak? Roztopy są tak, teraz putice, natomiast albo teraz ścięcie mrozem gruntu, który pozwoli na prowadzenie... No na to się chyba nie zanosi. My nie wiemy jeszcze, jaka będzie pogoda, ale generalnie, jeżeli prognozy dla Polski są takie, że jeszcze zima wróci, to być może tam też zima będzie. Rosjanom potrzeba 2 tygodnie na to, żeby taką operację przeprowadzić. Czyli rzeczywiście będą mieli okienko pogodowe, mrozy, 2 tygodnie, to oni tą operację przeprowadzą. Panie generale, to teraz druga część mojego pytania, czyli jakie możliwości w tym momencie ma Ukraina? To znaczy, jak ona się może przygotować na tę eskalację i czy w ogóle może? Czy ma do tego potencjał ludzki, sprzętowy, pomocowy, wszelki? Pomocowy jest bardzo ograniczony. Ukraińcy czekają na czołgi, czekają na inne systemy, które pozwolą im razić armię rosyjską. Ukraińcy starali się pozyskać sprzęt, który pozwoliłby wykonywać tak zwane uderzenie głębokie na terytorium Rosji, żeby zerwać tą operację rosyjską. Okazało się, że Zachód nie dał tego sprzętu i Zachód nadal dyskutuje na tym, co dać. W zasadzie to jest taka gra polityków, którzy w zasadzie na tych dyskusjach zbijają kapitał polityczny. Te przepychanki między politykami to jest zbijanie kapitału politycznego, który nie służy wcale Ukrainie. Ukraina w tej chwili, co powinna zrobić? Bronić się za wszelką cenę, załamać operację rosyjską, zadać rosyjskiej armii maksymalne straty. W tej chwili Ukraina może się tylko bronić. To bardzo smutne w sumie, niezbyt optymistyczne. Z wojskowego operacyjnego punktu widzenia nie ma innej możliwości, ponieważ zaczepnych zdolności Ukraina nie ma, a te czołgi w liczbie 120 czy 140, one nie zmienią losu wojny. No właśnie, szef sztabu ukraińskiego mówił o tym, że potrzeba ich co najmniej 300, żeby w ogóle można było utrzymać linię frontu.
Mi się wydaje, że Ukraińcy utrzymają linię frontu, bo będą prowadzili inne działania, będą prowadzili działania, minować będą, będą przeszkadzać prowadzeniu ofensywy rosyjskiej. Natomiast ważne jest to, żeby ten sprzęt, te środki walki, które systemy rażenia, które mają dostać Ukraińcy, pozwoli im przeprowadzić kiedyś kontrofensywę. Bo jeżeli wszyscy mówią, a proszę zauważyć, że nawet eksperci amerykańscy mówią, że celem zasadniczym Ukrainy jest Krym. Pytam się czym? Czym oni do Krymu dojdą? Jak oni nie są w stanie na dzień dzisiejszy przeprowadzić operacji takiej, która by pozwoliła rozbić zgrupowanie uderzeniowe armii rosyjskiej, nie są w stanie odbić któregokolwiek obwodu, które są zajęte i okupowane przez armię rosyjską i nie będą mieli, dopóki nie dostaną nowego sprzętu z Zachodu, ale sprzętu nie w liczbie 150 czołgów, tylko, tak jak pani wspomniała, może 300. Czyli wszystko wskazuje na to, panie generale, w tej chwili, że my dążymy do realizacji tego scenariusza, o którym kiedyś pan mówił, czyli zamrożenia tego konfliktu. Bo Ukraińcy nie odpuszczą wschodniej Ukrainy. Oni chcą wrócić do granic z 2014 roku i przypuszczam, że po tym wszystkim, co przeżyli, nie zrobią kroku w tył. Z kolei, jeżeli Rosji uda się tę wschodnią Ukrainę zająć, no to będziemy w takim stanie zawieszenia. I to być może nawet przez lata. Dokładnie tak i dlatego ta wojna się pewnie przez to nie skończy. Naszą wolą, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy, jest to, żeby Ukraina zyskała swoje terytorium, które utraciła. Ale w tej chwili Ukraina na to warunków nie ma militarnych, a politycznych warunków do tego nie ma, ponieważ dwaj gracze główni, Chiny i Stany Zjednoczone, nie są w stanie się porozumieć co do tego, żeby zmusić Putina, żeby Putin ustąpił. Zatem będzie zawieszenie broni, ale na pozycjach, które się... moim zdaniem, które osiągnie Rosja wiosną tego roku, czyli prawdopodobnie Dniepr. Panie generale, a jeśli chodzi o to, zupełnie hipotetycznie w tej chwili porozmawiamy, co się wydarzy w ogóle, jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli ten scenariusz będzie miał miejsce? Czyli Rosjanie zajmują wschodnią Ukrainę, uważają, że to jest ich terytorium. I co dalej? Znaczy, jak to będzie wyglądało? Znaczy, jak będą wyglądały relacje świata z Rosją? Ja mam na myśli oczywiście gospodarcze, dyplomatyczne, wszelkie. Znaczy, wyobraża pan sobie w ogóle taką sytuację? Jak to się poukłada, jeżeli chodzi o relacje między poszczególnymi państwami, blokami, sojuszami? Wydaje mi się, że wie pani, politycy światowi zgodzą się na wszystko, żeby tylko nie było tego konfliktu takiego o charakterze zbrojnym, dynamicznym. Mhm. Oni są gotowi pójść nawet na to, żeby było zawieszenie broni, przekonają Ukrainę do tego, żeby Ukraina nie prowadziła intensywnych działań, jakichś takich, które mogłyby jakby tą wojnę eskalować cały czas. Politycy nie mają sposobu na rozwiązanie, nie mają pomysłu na rozwiązanie tego konfliktu. Jeżeli Chiny i Amerykanie nie dogadają się i nie zmuszą Putina, żeby Putin ustąpił, to będzie to pad, będzie to zawieszenie broni, będzie to sytuacja nadal nierozwiązana. Ten wulkan, którym będzie wschodnia Ukraina, tlił będzie cały czas. Oczywiście to też dla nas jest o tyle to dobre, że armia rosyjska będzie uwiązana cały czas na pozycjach bojowych na wschodniej Ukrainie, ponieważ będą bali się zagrożenia ze strony Ukrainy, bo Ukraina na pewno, tak jak pani powiedziała, nie odpuści. No dobrze, to teraz oczywiście idę bardzo daleko, zdaję sobie z tego sprawę, ale pytam na przykład o zagrożenie dla nas, dla Polski. Czy ono wtedy wzrośnie? Czy właśnie to, że Ukrainie, że Rosjanie będą uwiązani w Ukrainie, powoduje, że my będziemy mogli odetchnąć z ulgą? Jeżeli Zachód zgodzi się na to i Amerykanie, i Chińczycy, żeby Putin złapał oddech, odpuszczą sankcje, cokolwiek zrobią takiego, co może przekonywać Putina, żeby odpuścił, to Putin będzie odbudowywał zdolności swoje militarne i wtedy będzie nam zagrażał. Ale moim zdaniem uwiązanie jego wojsk, jego potencjału militarnego na wiele lat w Ukrainie nie pozwoli Putinowi komukolwiek innemu zagrażać, między innymi nam. To już sprawa ostatnia. Jak długo będą przyglądać się i czekać na jakąś decyzję, o której pan wspomniał, Chińczycy? No właśnie, wszystko zależy od tego, na jakie ustępstwa, na jaki kompromis pójdą Amerykanie, jeśli chodzi o relacje z Chińczykami w tej chwili. I chodzi o Tajwan oczywiście, tak? O Tajwan, ale też chodzi o relacje gospodarcze, ekonomiczną, ekspansję ekonomiczną Chin. Jeżeli Amerykanie, powiedzmy, dogadają się z Chińczykami, odpuszczą niektóre kwestie, między innymi te embarga, te blokady, jeśli chodzi o niektóre systemy technologiczne, to być może Chińczycy spowodują, podejmą działania, które mogą przekonać Putina, żeby ten konflikt nie eskalował. Nasz widz podsumował rozmowę krótko. Kłopoty z Rosją mamy zagwarantowane na lata.
Znaczy to nie my tylko mamy, tylko po tym to cały świat ma, przynajmniej Europa Zachodnia i wydaje się, że na przykładzie tego, co się stało w 2014 roku, ten taki kompromis, który pokorzył Ukrainę z udziałem Francji i Niemiec, wydaje się, że może być powtórką. Jeżeli my nie podejmiemy takich działań jak Europa Wschodnia też, takie, które będą przekonywały głównie Zachód, nie chodzi o Putina wcale, tylko Zachód do tego, żeby nie odpuścić Putinowi. Jeżeli Zachód odpuści Putinowi, to będzie powtórka 2014 roku i to co... A do kiedy będziemy czekać na taką decyzję Zachodu? Jak pan sądzi? Czy to jest nieprzewidywalne w tej chwili? Zależy od szeregu innych wypadków. Znaczy wie pani, moim zdaniem Zachód nie ma elit politycznych. To widać wyraźnie, one są ze sobą rywalizujące bardzo mocno. Nie ma w tej chwili w Europie państwa, które jest liderem, takim wiodącym. Rola NATO jest absolutnie dla mnie nie do przyjęcia. NATO jest tylko powiela wszystko to, co mówi Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o narrację. Jest za mało. Jest za mało. Brak tej jedności w NATO powoduje to, że nie możemy wierzyć w to, że NATO jest w stanie cokolwiek jeszcze zrobić. Czy pan stawia tezę o tym, że jest brak jedności w NATO? Brak jedności w NATO, ale to jest konsekwencja tego, że brak jest jedności w Europie. Każde państwo w zasadzie szuka swojego miejsca w tym nowym układzie sił, nowym rozdaniu karty w tym układzie sił i wydaje mi się, że tu między innymi to, co mówi Scholz o tym, że będzie dzwonił dalej do Putina, że Macron też podejmuje działania takie, które... No ale Macron z kolei mówi, nic nie jest z zasady wykluczone w sprawie myśli. Nie wierzę Francuzom. Przepraszam. Po prostu przekonał mnie Macron, że jego zmienność powoduje to, że traci zaufanie u wszystkich. W związku z tym nie wierzę w to, co on mówi. Natomiast kluczową sprawą jest to, żeby Europa się naprawdę zjednoczyła. Żeby przestali politycy drzeć szaty, tylko żeby podjęli takie działania, które rzeczywiście dadzą szansę Ukrainie. Bo jeżeli nie dajemy szansę Ukrainie, to znaczy, że sobie też szansy nie dajemy. A widzi pan tutaj jakąś rolę dla Polski i polskiego rządu? Znaczy generalnie uważam, że mniej awanturnictwa, a więcej takich, powiedział, szukania kompromisów i rozwiązań, takie, które przekonają wszystkich do tego, że możemy być liderem we wschodniej Europie i szukać takich rozwiązań, które skonsolidują nas wszystkich, całą Europę, wokół zadań, które chcemy dedykować Ukrainie. Ukraina bez nas wojny nie wygra. Mało tego, Ukraina bez nas nie przetrwa. Mniej awanturnictwa, to ja nie wiem, panie generale, czy ktoś posłucha, szczerze mówiąc. To już jest sprawa polityków, natomiast uważam, że elity polityczne powinny myśleć o przyszłości, a nie o długości trwania ich kadencji. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. I tą rozmową dziś dziękuję, panie generale, kończymy wydanie Ekspresu. Wracamy oczywiście do państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się państwu bardzo nisko, spokojnego, na ile się da i dobrego dnia. Do jutra.